Siemano, witam wszystkich z tej strony Typek. Jesteśmy w Przybysławicach, naszych przepięknych, kochanych. Będziemy rozbudowywać dalej. Słuchajcie, wiem już skąd wziąć kamień. Znaczy nie do końca, ale zauważyłem, że pojawiło się tutaj zadanie, zasoby. Ja to zadanie przegapiłem wcześniej. No i tu mamy całą stertę wszystkiego do załatwienia, żeby rozbudować te Przybysławice. No właśnie, mamy kamień z Tamberka między innymi, zboże z Użyc, zboże, węgiel i tak dalej. I to wszystko sobie będziemy robić po kolei, ale tutaj zauważyłem, też mamy jakiegoś zleceniodawcę w Przybysławicach. No i pójdziemy zobaczyć, co za kwestii tutaj nam się pojawił. No i mamy to główne zadanie. Welcome, Henry. Nie mogę z nią gadać. To tutaj gdzieś ma być, co mam tu? Co to? Osądź, o! What's the matter here? This bitch here tried to kill me. Have her clapped in the stocks where she belongs. That's not true, Master Bailiff, sir. He got drunk, like he always does, and ate who knows what kind of slop somewhere. You know very well what it was what poisoned me. You're trying to get rid of me and don't think I don't know it. Enough, one at a time. A, czyli jakieś kłótnie tutaj w Przybysławicach co jakiś czas będziemy musieli chyba rozwiązywać. Tell me about how you were poisoned, as you claim. I came home and there was a bowl of cabbage soup and a pitcher of wine on the table. So I had it and went to bed. I woke up in the early hours and had to run to the outhouse. Spewing from both ends I was. I was burning up so much you could light a torch off me. And this witch here laughing up her sleeve. She wouldn't even call the herb woman for me. If I had to call the herb woman every time you get boozed up, she might as well move in with us. When I was writhing in agony on the ground, I heard her say clear as day, "Ha! You got what was coming to you." Is that true? No, he's lying. What do you think happened, good wife? Nothing what hasn't been 100 times before. He was crooked as a bishop again, and I could already hear him in the courtyard, retching and spewing. I had his supper waiting on the table, because otherwise there'd be hell to pay. Only there's no pleasing the pig. Where's the meat? And what have you. And when I told him God's honest truth that there's no meat because he drank all our money away, he laid into me like a madman. One slap was all you got. What was less than you deserved for your evil tongue? I ran off and hid in the barn till he'd calmed down. When I could hear him snoring like a pig, I came inside again. After a while, he started throwing up and he was spewing till dawn. Who knows what he ate when he was boozed up? Or it was the booze itself done it. And what about the herb woman? I went for her in the end. 3 groschen I had to give her for some wormwood potion. I could have done that myself for nothing. And then he claimed I poisoned him. Kurczę, now, I've heard enough. You, farmer, won't touch another drop of booze, or I'll leave you in the stocks to dry out. And if you raise your hand to your wife again, I'll take a bludgeon to you. But a drink or two? No buts. There'll be no half measures with you. Thank you, Master Bailiff. Thank you 1000-fold. You're a wise and just man. O, to już było rozwiązanie. To dobrze, że na niego kliknąłem, bo myślałem, że to po prostu dodatkowe informacje uzyskam. A to już był, że tak powiem, wyrok. Dobra. Sprawa załatwiona. Nie ma więcej? Nie ma. No dobra, czyli tu będziemy co jakiś czas mieli jakiś spór do rozwiązania. Wioskowy. Miasteczkowy. No nic, ale jedziemy w każdym razie zająć się tymi sprawami, to co jest potrzebne do załatwienia, żeby rozbudować Przybysławice, bo w tym momencie nie mogę już nic więcej wybudować, dopóki kolejnych surowców nie zdobędę, więc musimy te surowce zdobyć. No i tu mamy jeszcze główne zadanie, zemsta, no i ten epilog, ale to sobie na razie zostawimy tak długo, jak będzie to możliwe. Po prostu będę to omijał, żeby najpierw porobić te wszystkie poboczne rzeczy, które nam tutaj zostały, żeby jak najwięcej z tych DLC zobaczyć, co tutaj wprowadzili.
i co nam to da. No a potem się zajmiemy tymi głównymi zadaniami i no co, trzeba będzie kończyć tę serię, nie? W zasadzie oficjalnie to już się niby skończyła, bo wam już napisy końcowe były. Dobra, czekajcie, może najpierw ten kamień sobie spróbujemy załatwić, bo on mi jest chyba najbardziej potrzebny. Kamień z Talmberka, dobra, jedziemy do Talmberka. U kurde, ja się muszę najeść. Ale tu w Talmberku chyba jest kociołek zaraz przy szybkiej podróży. No i słuchajcie, tak myślałem, co dalej, jak się skończy ta seria. Czy chcielibyście jakiś kolejny gameplay z jakiejś gierki zobaczyć? Nie wiem, ja tak myślałem. Jest taka gra King Arthur 2 Role-playing Wargame, coś takiego. To jest taki jakby Total War, ale z magią połączony. I jest więcej RPG w tym wszystkim niż Total Warze. Tam jest linia fabularna, wykonuje się questy, są... Ale fajnie są te questy zrobione. Poza tym jeszcze tak trochę się zastanawiałem nad taką starą gierką, bardzo starą gierką. Turowa strzelanka taktyczna Jagged Alliance 2. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o takiej grze, ale ja pamiętam, że jak byłem mały, to nadupiałem ostro w tego Jagged Alliance i sporo moich znajomych to grało. No. Do dzisiaj czasami tą grę odpalam i sobie w nią lubię pograć. Taka turówka, no ale fajnie zrobiona. No i może macie jeszcze jakieś inne propozycje, tylko nie wyjeżdżajcie mi z żadnym Battlefieldem nowym, bo tego ścierwa już chyba nigdy nie kupię więcej, także Battlefielda nie będzie. Ani Call of Duty. I must reward you for saving my livelihood. If folk believe the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Here's your reward. You've earned it, lad. No, w ogóle jakąś nagrodę mi za coś dał, już nawet nie pamiętam za co. Dobra, chcę kupić kamień dla Przemysławic. I'm here at the behest of Sir Divis. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Aye, that's me. What can I do for you? Sir Divis has decided to rebuild Przemysławic, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. Aha, so it's you. I heard about Sir Divis's plans. What is it you need, then? Well, we've started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sassau. I can't cut back on their supplies. Sir Divis wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to increase production. But we can't transport it. Even Sassau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid! So let's talk about the price. 4000? Nie, stary, tyle to ci nie dam. The stone is for Sir Divis. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Co zapłać mniej, to będzie... A, już od 1000 już zmniejszył. Chcę uzyskać jeszcze mniejszą cenę. Spróbujmy jeszcze. No, that's still too much. But I can't sell my stone any cheaper. I wouldn't be able to pay my men. If you won't accept the price, we're done. No dobra, w takim razie musimy to przyjąć. Dobra. All right, I accept. Zawsze tysiączek mniej, nie? Excellent. We'll start sending the stone as soon as your merchant gets here. Good. Mam nadzieję, że to jest jednorazowa płatność, a nie kurde regularne co miesiąc czy tam co ile. No dobra, ale w każdym razie kamień mamy załatwiony. Zobaczmy, co tam dalej.
Zboże, zboże też chyba. O nie, węgiel. W sumie to wszystko, kurde, by się przydało załatwić. Dobra, jedziemy po kolei. Zboże, węgiel, zwierzęta hodowlane. Dobra. Zostało nam zboże, węgiel i zwierzęta hodowlane. B to jest zboże. I zboże możemy załatwić z użyć. Kurde, więcej było tych opisów tam. Tu B w ogóle na mapie nie... A jest tutaj B gdzieś przy Łużycach, ale... Tam były jeszcze dwie jakieś lokacje, czekajcie. Aha, nie, dobra, B, C, D, dobra, okej. Okay. Sazawa, Samopsza. Dobra, mamy najbliżej do Łużyc, to pojedziemy na razie do Łużyc, zobaczymy, czy tam się uda. I się nie nażarłem, no kurde, zapomniałem się nażreć. Muszę to tutaj w tych Łużycach coś znaleźć. Gdzie tu jakiś gar z żarciem był? No właśnie, w karczmie chyba jest, ale w środku. Co jest, nie mogę tam wejść? No co wy gadacie, serio? Przecież zawsze mogłem. O. Ciekawe, czy teraz wyjdę. O, fajnie, że zostawiła drzwi otwarte. Kurczę, troszkę mi się nie podoba, że niektóre drzwi są dla mnie teraz nie do otworzenia. Tak jakby po prostu po zaliczeniu głównego wątku te budynki stają się nieaktywne. Ja nie wiem, czy tak jest wszędzie, czy tylko taki przypadek tutaj był. Zobaczymy u skrybu. A nie, tu akurat są drzwi otwarte. Nie, no tu jest w porządku. Nie wiem czemu tam. Mam nadzieję, że to tylko taki jednorazowy numer był. Dobra. Gdzie ten gościu od zboża? Gdzieś tutaj za nami. A to chyba skryba nawet był. A nie, bo tutaj jest wójt też w tym budynku. O właśnie. To jest wójt? Nie. Gdzieś tutaj siedzi w środku. Rządca. Hey! Henry's I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Chcę kupić zboże. I'd like to buy some grain. Grain? What do you want grain for? No, I'm responsible for the rebuilding of Pribis Labitz. Hmm. I heard some talk about that. I suppose I can sell you part of the crop. How many bushels do you want? I'll need fodder for horses, at least 10 strong animals, and wheat for the baker. He'll have to bake for the whole village. That's quite a lot. It won't be cheap. Well, even though it's for Sir Divish's village. Aye. Unless he sets the allocations himself, I have to make up for any differences in supplies. And you'll have to pay for that. Have you got someone to transport it? Or are you gonna haul it there yourself? I've got a merchant to take care of it. Fair enough. Here's my offer. O kurde, drogo. A nie, 160? Ja myślałem, że to 7300 to jest cena. 100. Nie, no jak? Tak tanio? Kurde, czekajcie. Alright. No będzie, ze 160 co to jest? No, dobra, spoko. Już się wystraszyłem, że tu jakieś tysiące będę musiał znowu wydawać. Okej. Okay. Dobra. Dobra, zboże mamy załatwione. Teraz jeszcze węgiel. Co tam jeszcze było na dole? Aha, zwierzęta hodowlane. Węgiel i zwierzęta hodowlane, okej. Okay. No i będziemy mogli wreszcie ruszyć już wszystko chyba będziemy mogli wybudować, jak już pozałatwiamy te pierdoły. Tutaj jest co? Węgiel od węglarzy. EFG to są węglarze. Tam jest jeszcze F i gdzie jest G? Gdzie? Tu jest G. Węgiel z ratajów. A może spróbujemy jakoś tak bliżej, co? Bo to chyba, nie wiem, czy odległość będzie miała znaczenie, ale wydaje mi się, że powinna, no bo to krótsza droga, to mniejsze koszty i mniej niebezpieczne, nie? Spróbujemy z tego E.
Dobra, gdzie to tam jest? Drogi Kmieciu. O, tu chyba nasza leśniczówka, przez naszą leśniczówkę będziemy przejeżdżać. Szkoda, myślałem, że w tej leśniczówce coś więcej będziemy mogli zrobić, ale ty, a właśnie, mamy przecież zadania jakieś u tego rządcy w Talmberku do zrobienia związane z polowaniem jako leśniczy talmberski, nie? To też można gdzieś tam jakieś zadanko u niego zaliczyć i się zobaczy, może coś tam jeszcze się zdziała w tej leśniczówce. No ale i jeleń sobie idzie. Ładne rogi, na ścianie by fajnie wyglądały. A, tam mi ktoś w komentarzach napisał, żeby rozjaśnić grę, bo w nocy nic nie widać. Słuchajcie, ja się domyślam, że nic nie widać, ale to jest celowo, no bo ja też nic nie widzę. To nie jest tak, że ja mam jasno, a wy macie ciemno. Nie, to z reguły jest odwrotnie. U mnie jest ciemniej niż u was na YouTubie później. Także wy i tak widzicie lepiej niż ja, bo po prostu ja czasami chcę, żeby było ciemno, bo jak uciekam przed jakimiś bandziorami na przykład w lesie w nocy, to jest mi łatwiej uciec, jak jest ciemno. Jak odpalę pochodnie, no to będzie mi ciężko uciekać, no bo ciągle będą światło widzieli, nie? Więc po prostu celowo nie odpalam tej pochodni, żeby nie było widać, gdzie biegnę. No i w nocy poza tym też jest mi się łatwiej podkraść do kogoś po ciemku, no bo wiadomo, że z pochodnią to mnie z kilometra zobaczą, a tak, wiecie, no czasami musi być po prostu ciemno, no bo tak jest ta gra zrobiona, że noc można wykorzystać do tego typu różnych działań, nie? Więc no niestety nie mogę rozjaśnić, bo wtedy będzie w dzień po prostu... będzie razić po oczach, nie? Będzie za jasno. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. I'd like to buy charcoal from you. Of course, Henry, anything for you. It might be more than you think. How much charcoal could you possibly need? 5 bags. On a regular basis. Haven't you noticed winter is over? There's a new forge in Privislavitz, and I need to supply it with charcoal, seeing as how I'm the bailiff. Bailiff, eh? Well, I never. Congratulations. It's not a bed of roses, but thanks. All right, but we can't let you have that amount for nothing, even if you did help us with Ginger. Don't worry, I wouldn't expect that. How are you going to haul the charcoal? I've got a merchant of my own. He'll come here regularly with a wagon to pick it up. You just have to load it for him. As you wish. About the price. 180, kurde, ale tanio. Ale to będą chyba regularne płatności. To mi się pewnie doliczy do kosztów utrzymania. Te 180 i tam, nie wiem, 170, czy ile tam było za zboże, jakoś tak, nie? To pewnie będą kwoty doliczone do stałego utrzymania po prostu i to będę musiał regularnie płacić, więc trzeba pilnować, żeby zyski z miasteczka były też odpowiednio wysokie. Bo nie chciałbym do tego z własnej kieszeni cały czas dokładać. Deal. All right, we'll send the first load as soon as your wagon gets here. Take care. Dobra, mamy węgiel załatwiony, jeszcze zostały zwierzęta. Albo inaczej, nasze przyszłe kiełbaski. Ledeczko. Tu mamy blisko i chyba najbliżej z tego, co widzę. Ledeczko albo Sazawa. A pojedziemy sobie do Ledeczka. W Sazawie się dziwne rzeczy dzieją, tam nie idziemy. Dajcie żeż jechać Henkowi w spokoju. No, znowu by się przydało najeść. Dobra, i to było chyba J, tak? W każdym
razie tutaj się na chwilę zatrzymam, bo spróbuję coś do żarcia znaleźć. Muszę się gdzieś, kurczę, chyba do łaźni jakiś wybrać, bo non-stop się mnie czepiają, że wyglądam jak, kurde, jak jakiś brudas. Się pytają, czy ktoś mnie napadł. Chyba trzeba wyprać ciuchy. Tutaj w lewo. O nie, za późno chyba przyszedłem. Wartownik. Czekajcie, a na górę mogę wejść? Kurde, już chyba za późno, trzeba będzie się przespać. Czy nie? Nie. Dobra. Muszę skoczyć do karczmy i się kimnąć. Poczekamy do rana. Tylko czy tutaj, kurczę, można jakieś łóżko wynająć w tym całym ledeczku? Ledeczku, ledeczko. Miejsce do spania można. Is there somewhere I could? I suppose I could. For how long? A weźmiemy sobie na stałe. How about if I pay you for several nights? No problem. Ja w ogóle do jakiegoś jeszcze niedawno nie wiedziałem, że ta opcja to jest na stałe kupujecie. Ja myślałem, że to za 200 groszy to na przykład na tydzień wynajmujemy. No i potem trzeba znowu płacić, więc zawsze brałem na jedną noc, nie? A się okazuje, że te 200 płacicie raz na całą grę już po prostu, nie? Tam, gdzie zapłacicie te 200, no to już do końca gry macie wykupione łóżko. No ja pierdziele, kamaruda. Dobra. Mamy wyro. Wyro jest chyba gdzieś tutaj. O, to jest chyba nasz pokój. Tak, są nasze rzeczy. A jak już tu jesteśmy, to przy okazji może wyrzucę co niepotrzebne. Co my tu jeszcze możemy? O, wytrychów nam się trochę nazbierało, aż tyle nie potrzebujemy. Dobra. Okej, okay, jak tam z ciężarem? U nas 97, no i elegancko. Dobra, kimniemy się do rana i idziemy załatwić z tymi zwierzakami. No a potem wracamy do Przybysławic. No i trzeba tam budować, nie? Miejsce. Strażnik sklepu, rzeźnik. I'm honored that you should come to me. I'd like to buy some livestock. Could you arrange that? Maybe. What are you after? Cattle, pigs, poultry, everything. Starting a farm, are you? Swords into plowshares. No, no. It's not for me. It's for the village of Pribislavitz. What? For the whole village? Aye.
A few dozen people, at least. Well, no. That's no laughing matter. But it can be done, although they might not be the best animals. What do you mean, not the best? Well, it's like this. I've got to supply meat for the Lord's table, too. And the gentry in Ledechko want the best. So what's left for me, then? The animals might not be as good as what you'd get somewhere else. I'll sell you older beasts, ones that ain't so fat and the like. Or ones no one wants to buy, because they don't like the look of them. That's how it is. But for that, I'll give you all the better price. Have you got someone to herd the livestock there for you? I've got a merchant to arrange it. So we'll shake on it? Wiecie co, nie wiem, czy ja bym nie poszedł do jakiejś innej, no tu jest taniutko 30, ale możemy zapłacić więcej, bo to widzę, nie są jakieś super duże kwoty. Ja spróbuję... No, I think maybe I should try elsewhere. All right. Come back if you've no luck. Spróbujemy jeszcze gdzie indziej, może tam będą lepsze te zwierzaki, bo nie wiem co z tego wyniknie, jak weźmiemy jakieś słabe. May the Lord watch over you. Spróbujemy w jakiejś innej wiosce zapytać, może tam będzie lepsza jakość. Nie? Jakość się liczy. Gdzie tu jeszcze możemy skoczyć? Do Ratajów. To sobie do Ratajów pojedziemy. A jak tutaj będzie kupa, no to już nam zostanie tylko Sazawa, ale stamtąd potem przynajmniej jest blisko do Przybysławic. Znaczy, no, bliżej niż z Ratajów. Ciekawe, co będzie w tym nowym DLC, bo słyszałem właśnie też, ktoś z was mi w komentarzach napisał, że jest jakiś nowy... Sorry, że ja nie pamiętam ników, ale dużo was tych komentarzy pisze i naprawdę ciężko mi jest zapamiętać niki każdego. No, ale ktoś mi w komentarzach pisał, że właśnie jakiś DLC jest nowy w przygotowaniu, który ma wyjść jeszcze... czy na początku przyszłego roku, w styczniu? Jakoś tak? A ja o tym DLC-ku nic nie słyszałem nigdzie, także nawet w sumie muszę poszukać dzisiaj jakichś informacji na temat tego DLC-ka, to wam w następnym odcinku powiem, co tam się szykuje. Dobra, muszę znaleźć tego rzeźnika. A on chyba tu gdzieś z tyłu. Pomocnik. Gdzieś tu powinien. On tutaj. O, jest chyba. God save you. What can I do for you? I'd like to buy livestock for Przybysławic. How much do you need? Well, it needs to be enough to keep everyone in Przybysławic fed. What? I'll give nothing to that lot. Why ever not? I won't sell nothing to that skelet's rabble. Ty rasisto. Ty naziolu. Why's that? Because before they moved there, they were stinking at the place right in front of my shop. They were begging for alms. And like a fool, I gave it to them. What's wrong with that? It's a Christian thing to do. Only they won't go away. They passed the word on. There were good pickings to be had. Then they all turned up one by one, bothering my customers. They ruined my trade. And they stole from me, that thieving rabble. And they were too wily for the cat's paw to catch them at it. But I know it was them what did it. They'll get nothing from me. What, you'd miss out on a trade like that? Supplying livestock for the whole village, exclusive rights just for you. That ought to make up for past wrongs. Well, all right. The main thing is I got them out of my hair. But I'll set the price. Who'll take them there for you? I've got a merchant to handle it. All right. Here's my offer. Take it or leave it. No i dobra. 70. Spoko. Deal. God be with you. No i okej. Mamy zapewnione dostawy już chyba wszystkiego.
Co nam tam jeszcze zostało? Chyba już wszystko. Dobra, możemy wracać do Przybysławic. A właśnie, jeszcze miałem skoczyć do łaźni. Do łaźni jeszcze mieliśmy skoczyć. Tutaj jest po drodze łaźnia, to zaliczymy od razu. Ja w ogóle teraz chyba mogę za darmo z tych łaźni korzystać, bo tam jakiegoś perka się nauczyłem. Że właśnie mam dostęp do łaźni za darmo. Także co, zafundujemy Henkowi, kurczę, pełny zestaw, nie? Z towarzystwem i tak dalej. Niech coś ma chłopina od życia. Gdzie jest ta... burdel mama? O. I'd like to... And what is it you... zapłacić za dziewkę i za wszystko, co się z tym łączy. I'd like a private bath for two. No to... I'm sure you'll be extremely satisfied. Baw się dobrze, Henio. Ależ one zawzięcie piorą w tych, kurde, łaźniach, nie? Strasznie się męczą dziewczyny. Nie, niełatwa praca w takiej łaźni. Dobra. Popralimy sobie. Różne inne rzeczy porobimy sobie. Good health to you, Henry. Dziękuję, wzajemnie. Szkoda, że się kury nie da kopnąć. Da się? Nie mogę kopać, kurde, jak nie mam... A jak broń wyciągnę? Nie mogę. Kurde. Co to była za gierka, że się kury dało kopać? Była jakaś taka, nie wiem, Skyrim jakiś, czy... Gdzieś się dało te kury tak z buta pociągnąć. Dobra, Przybysławice. Kurde, daleko. Żeśmy zawędrowali na drugi koniec świata. No dobra, ale teraz możemy już wszystko budować, mam nadzieję. Zaczniemy sobie może... No nie wiem, zobaczymy, ile to będzie kosztowe, bo tam widziałem już, te ceny są dosyć wysokie. Tam było coś po 8, po 9 tysięcy, to ja tyle nie będę miał... Na pewno nie będę miał kasy, żeby wszystko... A, ale teraz dałem ciała, ja mam na koniu jeszcze sporo rzeczy do sprzedania. A byliśmy w Ratajach, kurde, mogłem to od razu sprzedać przy okazji. Kurde, zapomniałem o tym. Bo no nie wystarczy mi kasy, żeby wszystko teraz wybudować. Nie wiem, może z dwa budynki postawię. Coś, co będzie jakiś dochód robić, by się przydało. Jakiś sklepik, może tą kuźnię. A może strażnicę i kuźnię, żeby od razu kupowali tam zbroję, broń. Zobaczymy, co będzie dostępne. Chciałbym pogadać z tym sklepikarzem najpierw, czy on mi coś może powie o dostawach. Karczmę chyba, o właśnie, chyba karczmę by się przydało postawić. Henry, nie, nic mi nie powie, dobra. Przejdziemy do ratusza. Jakiś kłaścik pod drzewkiem na nas. O, mamy nowy ten, nowy kłaścik jakiś, nowy jakiś spór do rozwiązania. Nie wiem, co to daje, ale wolę to zrobić. Co tym razem? O, patrzcie, nawet kurde, trafiłem. We have a problem with water, that is with the stream, with the use of the stream. The stream? What seems to be the trouble? Sir, they won't let me have a shit. Nie pozwalają im srać do strumienia. Your locator here won't let people go for a shit. God give me strength. Master locator, would you be so kind as to cast some light on the matter? I never forbade anyone to defecate. It's not something that can be prohibited anyway. You did so. All I asked was that people did their
business further downstream. After all, we don't want our water supply contaminated. It could cause disease. No. What kind of disease? Digestive disorders, fever, even death. Ah, what a load of nonsense. We always poured our shit out right there on the road. They even do that in Prague, from what I've heard. What else would they do with it? Nie, po co gdzieś w krzaki, jak można na środek ulicy wywalić, nie? Is it true about Prague? Admittedly, in many cases, yes. But often there's no other option. The wealthier citizens have a latrine in their courtyard, which they empty out whenever necessary. The common folk do empty their chamber pots on the streets. See now. But it's also said that if the Turks ever try to attack Prague, it's the stink that will hold them back, not the walls. No, nawet jestem skłonny w to uwierzyć. What do you suggest, Master Marius? Let the people answer the call of nature at least 100 feet downstream from the village. What? That far? What if I get the runs? I'd shit myself before getting there. I've decided. 45, a co? 45 metrów, kurde, jak już mają biegać z tym za potrzebą, to niech kawałek sobie pobiegną dalej, nie? Defecating will only be allowed at least 150 feet from the village. Anyone caught infringing this decree will get 10 lashes of the cane. What? That's nearly as much as for stealing. A strict decree, I admit. But it's for the common good. Well, at least we have permission to go and shit again. I'll go and tell the fellows we can go to the stream. To trzymali cały czas? It's been a tough few days. You mean you haven't been... No właśnie, kurde, korek w dupę sobie wsadzili, don't czy co? Don't even want to know. O kurde, to dobrze, żeśmy tę sprawę, kurczę, załatwili, bo by ludzie tam poumierali, no. Się wysrać nie mogą, biedaczki. Kurde. Dobra, teraz już możemy chyba się zająć budowaniem. No gdzie on znowu polas? Czekajcie, może ja wpłacę troszkę więcej kasy do naszego skarbca. O nie, to mamy trzy. To nie jest tak źle, kurczę, myślałem, że jest gorzej. No dobra, ja sobie to mam 6700 przy sobie, to sobie zostawię, ale myślałem, że mi dyszka została w tym skarbcu naszym pseudo. Ale tam 30 tysięcy ponad mamy, więc nie jest źle. I want to build something. Certainly. Dobra, na obrzeżach nam zostało co? Karczma tylko. Może tą karczmę wybudujmy. No, we don't have a tavern here yet. People need to wash the dust down after a hard day's work. Very well. Come along with me. Once we're there, I'll oversee the building, so they don't botch anything. Wybudujemy sobie karczmę. Potem nie wiem, jak nam zostanie kasy, to bym jeszcze trochę ten kościół odnowił, ale może najpierw coś bardziej potrzebnego, typu nie wiem, jakiś rzeźnik czy piekarz, albo coś muszą jeść, nie? We're gonna build here? Indeed. Can we begin? Go, go, go. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. O, to im też mieszkania zapewniło? No, spoko. Kurde, jaka karczma bycza. Panie. Przybysławickie Las Vegas tutaj normalnie żeśmy postawili. Dobra. Już zaczyna ta wioska jakoś wyglądać jak wioska, a nie jak sterta krzaków i kamieni, nie? Jakieś domki się pojawiają, ludzi zaraz więcej. Dobra. I want to build something. Co jeszcze możemy? No, we mustn't waste any time. We can't build in the dark. You can't hammer a nail if you can't even see part. I applaud your fervor. But you'd be better off getting a good night's sleep. Dobra, kij ci w oko, to przyjdziemy z rana w takim razie.
No. Powoli zaczyna to wioskę przypominać. Prześpimy się i będziemy działać dalej. Gdzie jest moje... O, ale ciemno. A tu jest tylko skrzynia. Co ja mam w takiej grzędzie spać, kurde? Mam, no nie, no mam swój ratusz, kurde, swoją wioskę i będę spał na jakiejś leżance, kurcze, pod oknem. Ja pierdzielę, co to za ludzie. Ten ratusz jeszcze można rozbudować dodatkowo, więc może po rozbudowie dodatkowej to się... Dorobimy się jakiegoś własnego pokoju z łóżkiem zamiast, kurde, jakiejś ławeczki do spania. I want to build something. Certainly. Dobra. Na obrzeżach już chyba wszystko dokładnie, a tu ulepszenia nam się pojawiły. Ulepszenie karczmy. O, nie wiem co to daje, to zaraz zobaczymy w książce. Budynki w centrum wioski. Ratusz powiększony, dobra, kuźnia, piekarnia, rzeźnia, strażnica, stajnia. To może tak, zaczniemy sobie od piekarni. People have to eat and bread is a must. So let's build a bakery. Right. That should do it. We've got everything. Okay. Jeszcze zobaczę, ile kasy zostało. 24. Ty kurde, 8000 kosztowała ta karczma. Zostamy 24 jeszcze. Gdzie on tam biegnie? To nie tu, kurde, gdzie ty ziom biegniesz, ja pierniczę. We're gonna build here? Indeed. I'm ready. I'll just quick... We've still got... Super. Piękna piekarnia. No normalnie miodzio. Świetna piekarnia. Nie, uciekaj, gdzie ty idziesz? Chodź tu. Lecimy dalej. 24 tysiące miałem przed tym całym... I want to build something. Certainly. I... Teraz postawimy kuźnię, bo się boję, że mi nie wystarczy kasy, a chciałbym tą kuźnię już mieć. We'll need plenty of tools and they'll need repairing too. So we have to have a blacksmith. Let's go to the site. I'll see to the building. Ciekawe, ile te ulepszenia będą kosztowały, bo tutaj widziałem sporo budynków, ma jeszcze jakieś dodatkowe poziomy później ulepszeń. No, całkiem spoko zaczyna już ta wioseczka wyglądać, nie? O, zadanie chyba? Nie, już myślałem. Mam nadzieję, że gościu, ten kowal, będzie miał dużo kasy na wypłatę, jakby mu jakiś sprzęt sprzedawał. We're gonna build here? Yes. To bym wreszcie nie musiał do ratajów jeździć, żeby sprzedawać sprzęt. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still... Mm-hmm.
Taka sielanka, nie? Dobra, zobaczymy, czy nas jeszcze na coś stać. Co byśmy jeszcze mogli wybudować? Nie, ulepszenia, kurde, o. Widzicie, wszystkie z tych budynków, które właśnie postawiłem, każdy z nich może być jeszcze ulepszony. Nic, na razie te ulepszenia... Chociaż może bym tą kuźnię ulepszył. Nie, na razie zostawimy. Dobra. Kurde, strażnica albo kościół. Strażnica. We need guards to protect the village and keep the peace. And we need to build them a guardhouse. Right. No nie wiem, czy nam wystarczy, no bo tak widzę, te budynki kosztują między jakoś 5 a 10 tysięcy, a mieliśmy 24. 8 wydali... Nie wiem, ile wydaliśmy w sumie na tamten. No zobaczymy. We're gonna build here? Yes. Shall we get started? I'm ready. I'll just... We've still got the means. Wystarczy, dobra. We'll get stuck in then. Teraz bym sobie skoczył do tej kuźni, zobaczyć, ile kasy ma gościu. Może byśmy u niego... O, arenę nawet mamy, fajnie. Zobaczymy, ile kasy ma kowal. Spróbuję mu sprzedać te jakieś sprzęty, które tam ze sobą wożę. Kurde, jaka strażnica. To jest największy budynek chyba w tej wiosce, ta strażnica. Ilu nam się wojaków u nas tutaj narobiło, patrzcie, no kurde, teraz to jest już wiocha, nie? Porządna. A nie jakaś tam pipiduwa. Całkiem to zaczyna wyglądać. Dobra, i mam nadzieję, że kowal ma tam parę tysięcy chociaż do wydania. God be with you. I'm honored that I'm... Ile masz? 800, no nie. Kurde, tak się spodziewałem, że będzie lipa. Ale czekajcie, no coś mu tam sprzedam. To mogę wziąć. I powiedzmy, bo tam się będę z nim targował jeszcze. Chociaż nie. Chyba tylko tą zbroję mogę. Na więcej go nie będzie stać. A, 238. To mogłem coś jeszcze wziąć, ale dobra. Już nie będę kombinował. I'd like to discuss the... Since it's you... Less. Is this enough? That's better. Oh. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Tu się... Aha, jeszcze raz chcę, dobra. Oh, that would do it. Już myślałem, że tu się będzie z nimi łatwiej targować, ale i tak jest spoko. No dobra. Nie wiem, może za jakiś czas mu się trochę więcej tej kasy nazbiera, zobaczymy. Kiedy indziej. O, jest kolejne zadanie. Co wy tym razem chcecie? Master Bailiff. You're new here, aren't you? Welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Sylvester is my name. I got here just this very day and came looking for you right away. I heard you was looking for handy tradesmen, see? True, but it depends what you can do. I'm a baker, sir, and if I may be so bold, one of the best there is. Good. We don't have a baker yet. So, tell me something about yourself. I'll tell you, Master Bailiff, but only on one condition. That what I say will remain only between the two of us till Judgment Day. Well, I must say that's a surprise. But yes, I swear on my honor as bailiff. All right then. I can see you're a worthy man. Your name precedes you. I'll be straight with you. I know this village very well, seeing as how I was here not long ago. That is, until you and Sir Radzik and his men came and cleared the place out. What, you were here? With the bandits? I was only serving them as cook and baker-like, but soon as I saw your lot coming, I took to my heels in a hurry.
I never robbed nor hurt nobody. I needed work, and them bandits paid well. After all, a man's got to make a living somehow. And them wasn't the kind of fellas you says no to. I see. So you were with Runt's band. Might someone recognize you? Far as I know, anyone who'd know my face is dead. Some thanks to you, sir. If word got out that I was hiding a bandit from the law... I'd rather give myself up than get you or anyone else into trouble. All I'm after is to start an honest life again. Dobra. Fair enough. Since you came clean, I'll trust you and keep your secret. You're hired. Thank you, sir. You won't regret it. I promise you. Kij, że już tam piekarza mieliśmy jakiegoś. Mniejsza z tym. Dobra, zobaczmy, ile tam kasy nam zostało w kufrze. Czy nas jeszcze stać na wybudowanie czegoś? Osiem tysięcy. No to jeszcze coś możemy wybudować, tylko zobaczmy, jak tam zna... O, mamy już 940 na plus mamy dochody. Co nam daje największe dochody? Kuźnia, no a nie, gospoda. No właśnie. Gospoda, zaraz potem kuźnia, piekarz, strażnica też nam daje na plus. O, strażnica to mnie zdziwiła. Czemu oni na plus? Jak zarabia strażnica? Przecież to ja im płacę za ochronę, a nie oni mi, kurczę. No dobra, w każdym razie strażnica niby też coś zarabia. Nie, może oni podatki zbierają. Siedziba rządcy... O, właśnie. Może sobie ulepszymy coś, co nam kasę daje, na przykład gospodę, albo tą kuźnię. Gdzie on znowu polas? I want to build some. Certainly, Master Bailiff. Bo co nam jeszcze zostało? Ratusz i kościół. To nie, to może sobie ulepszmy coś, co nam zwiększy... Znaczy, mam nadzieję, że zwiększy dochody. Czekajcie, największe były skarczmy chyba. To spróbujemy sobie tą... A stajni przecież jeszcze nie wybudowałem. Czemu tam stajnia zniknęła? Nie budowałem stajni jeszcze. Co, ja stajni nie będę miał? Dziwne, bo nie przypominam sobie, żebym budował stajnię, a wiem, że była tam. Dobra, ulepszmy sobie tą karczmę i zobaczymy, czy się zwiększy dochód. Warzelnia albo stół do gry w kości. No i teraz, kurde, bądź tu mądry. Tam pewnie w książce jest napisane, co to daje, ale mi się... A, pójdziemy sprawdzić. Nie mam już za dużo kasy, więc chciałbym to, co trzeba wybudować. Dobra, tu jest siedziba rządcy, naprawy kościoła, kościół, kuźnia, piekarz, rzeźnia, stajnia. O, są stajnie, patrzcie, a ja mam, kurczę, niekompatybilne. A, albo strażnica, albo stajnie, tak? Posiadanie stajni to przywilej, na który nie każdy może sobie pozwolić. Koniuszy zajmuje się zwierzętami swojego pana. Opieka nad cennymi wierzchowcami jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem, które zasługuje na uznanie. Narzędzia siodlarza... A kurde, tego nie mogę już wybudować. Ja nie wiedziałem, że można albo stajnie, albo strażnicę. Strażnica. W czasie pokoju strażnica jest siedzibą jednostek dbających o porządek i zachowanie prawa. Podczas wojny pełni dodatkowo funkcję zbrojowni oraz koszarów wojskowych. Naturalnie znajduje się tu również plac bojowy, gdzie mężczyźni mogą trenować. A to może, może ten dochód to jest z tej areny właśnie. Zapewnia klienci karczmy. W sumie tak. Ci strażnicy po całym dniu łażenia, kurde, po tym błocie to pewnie wieczorkiem się idą napić. Dobra, sprawa dochodów strażnicy wyjaśniona. Gospoda, o właśnie. Browar za 2000 i gra w kości 1000. Tylko, kurczę, co nam da? Browar, o, chyba browar daje 300, a kości do gry 200, tak?
Dobra, to browar sobie postawimy. Tam jeszcze jest jakiś targ mięsny. Dobra, spróbujemy sobie ten browar postawić. I 800 był dochód z karczmy, znaczy jest teraz, przed budową browara. I want to build something. Certainly. Karczma i warzelnia. The tavern could have its own brewery. Then we'll have fresher ale and fatter profits. Good. We've got everything. Come along with me. No, nie możesz tego po prostu im zlecić, musimy tam iść. Kurde. Jesteś kijowy ten mój lokator, kurczę. Wszystko trzeba z nim, kurczę, za rączkę biegać, no. God be with you, Henry. We're going to build here? Right here. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. Ciekawe, czy teraz będę mógł dalej ten stół do kości postawić, czy to jest też albo jedno, albo drugie. Zbudowałeś browar i od teraz karczma w swojej gospodzie będzie mógł ważyć miejscowym silny smaku, jak wskazuje nazwa, przybysowicki odyniec. Za każdym razem, gdy jedna warka jest gotowa, coś tam. W każdym razie powinniśmy więcej zarabiać. Dobra, sprawdzę jeszcze. A my tu mamy szybką podróż do tych przebłysławic? Mamy. Dobra, zobaczymy, jak nam się dochód zwiększył. Skarczmy. Tam chyba niewielka różnica była, nie? Zaraz zobaczymy. A nie, czemu ja tutaj jadę? To nie tu. To na początku było. Gospoda, 1100, czyli o 300 nam podrosł. No tak, tak jak tam było napisane, no to 300 do przodu, mamy 1240 już na plus. No i gitara. Mam nadzieję, że te pieniądze będą lądowały tutaj w kuferku same. Jeszcze możemy coś budować, ale dobra, tutaj już starczy. No w każdym razie przybysowice wreszcie zaczynają wyglądać jak wiocha. Teraz by się chyba przydało jakieś takie reprezentatywne miejsca ulepszyć, nie? Typu kościół, ratusz, żeby to wyglądało porządnie, a nie jak jakieś, kurcze, podziurawione sito. Ale to już może w następnym odcinku. Na dzisiaj tyle. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki i do usłyszenia. Cześć!